Damian, za nami sparing z Zemplinem Michalowce. Końcowy rezultat 2-2. Jak ocenisz przebieg dzisiejszego spotkania? Znaczy, graliśmy znowu na dwa składy, także ciężko jakby ocenić tak do końca, bo wiadomo, że czas na analizę przyjdzie. No, w pierwszej połowie wyglądało to dosyć dobrze. Prowadziliśmy 2-0, mogliśmy strzelić jeszcze trzecią, więc myślę, że co więcej chcieć. Ale wiadomo, że to, że jeszcze nam brakuje do, że tak powiem, do perfekcji, że tak powiem. I wiadomo, że będziemy musieli pracować jeszcze, żeby po prostu poprawić pewne elementy. Wiadomo, że liga się zbliża wielkimi krokami. Miejmy nadzieję, że po prostu do tego momentu to, co gdzieś tam jeszcze nie funkcjonuje do końca, to poprawimy i w tych sparingach, które gdzieś tam jeszcze przed nami, będziemy już pokazywać. Krótko mówiąc, to co najlepsze ma przyjść dopiero na ostatni weekend lipca. Oczywiście, bo tak jak mówię, jesteśmy jeszcze w okresie, gdzie tutaj jeszcze pewne rzeczy chcemy sobie gdzieś tam usystematyzować, gdzieś te rzeczy, nad którymi pracujemy na treningach, chcemy to wszystko robić podczas sparingów, bo to jest, myślę, że odpowiedni moment, a później liga, to tak jak mówię, to i tak zweryfikuje wszystko, w jakim momencie będziemy, jak to będzie wszystko wyglądać, także zobaczymy, tak jak mówię, no dzisiaj kolejny pożyteczny sparing, bo wiadomo, że tutaj na Słowacji ciężko się gra z tymi drużynami, to są wymagający rywale, także myślę, że też pokazaliśmy kilka fajnych akcji dzisiaj. Myślę, że no szkoda tych dwóch straconych bramek w drugiej połowie, nie zachowaliśmy koncentracji do końca. Też mogliśmy wygrać to spotkanie i szkoda tego, a tak jak mówię, no też się liczy wynik, ja tutaj nie mówię, że nie, ale tak jak mówię, no tutaj pracujemy nad rzeczami, które gdzieś tam trener tu nam chciał nakreślić i myślę, że większość tych rzeczy wykonaliśmy, ale tak jak mówię, no nie uszczegliśmy się błędów i tak jak mówię, no czas na analizę przyjdzie tego meczu, ale myślę, że nie było źle.